Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, Domi tak zwany. Witam was w kolejnym odcinku z naszego sezonu Zero Terrarii, w którym oczywiście gramy na wersji Terrarii 1.1 i wciąż mamy tutaj bardzo dużo do zrobienia, do zdobycia. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym troszkę przyspieszyć progres, ale tylko troszkę, bo tak odczuwam niestety braki na przykład w Life Krystalach, w ekwipunku trochę i już mamy takie możliwości, żeby na przykład zebrać meteoryt. To właśnie między innymi dzisiaj zrobimy, do tego jakieś rzeczy dotyczące naszej bazy. Zrobimy sobie też wyprawę, może przy okazji, jak będziemy szli na meteoryt, wyprawę na dżunglę, żeby zebrać nasiona Moongloa, które przydadzą nam się z kolei do zrobienia potki Spelunker, która z kolei już się przyda do tego, żeby zebrać sobie więcej lew krystali, skrzynek i tak dalej. No dobra, co ja to chciałem tutaj? Muszkiet mamy, to wiadomo, tutaj złoto sobie zdobyłem, właściwie pieniążek, muszę ręcznie odstawiać, jak wiadomo, żeby się nie przeliczyć. Tu sobie odstawię moje gwiazdeczki, aha, i mogę zrobić do tego hook, tylko nie jestem pewien, czy stać mnie na tak zwany, no, jeśli chodzi o żelazo. A nie, tutaj stać mnie, wystarczy, że zrobię sobie jeszcze parę haczyków. Czy nie ma tutaj jakiegoś haczyka? Jest jeden, no to zróbmy sobie jeszcze w takim razie dwa. Serio, nie stać mnie na drugi haczyk? Ale słabo, Mangetsu, coś ty zrobił. Boli mnie to, boli, oj boli. Tam musi wszystko zakwitnąć, żebym to zebrał, bo niestety sobie poniszczę to, co bym chciał. No to może taka szybka cool wyprawa po żelazo. Nie no, beznadziejny jest ten Cloudina Battle. Naprawdę myślałem, że jest to niebo lepsze, a to taki syf, że masakra po prostu. Tak nisko skaczemy. Nic nam to praktycznie nie daje tutaj w tej wersji. Oprócz niwelowania obrażeń od upadku. Dobra, jest, znalazłem żelazo, żelazko, dobrze. Tu jakieś bomby jeszcze dodatkowo, dobra. No to chodźmy w to żelazo, wszystko tylko dla jednego chaina, żeby sobie zrobić hooka, hook. Hook oczywiście nie ma swojego spota w tej wersji, musimy używać go mając ekwipunku. Też nie możemy sobie favorytować i temu to też mi troszkę przeszkadza. Natomiast możemy sobie w dalszym ciągu używać na E. I fajne ma imię, Terrans, takie podobne do Terrarii, Terrans, Sans. To nawet nie jest on. Dobra, chodźmy czym prędzej. Niestety bez Hermesów to jest utrapienie. Chodźmy na ten meteoryt i chodźmy jeszcze na chwilę zajrzymy do dżungli po te Moongloy, tak żeby z 5 nasionek zdobyć, żeby coś tam się robiło. Może z 2 spelunkery bym też zrobił i byśmy ruszyli jakoś fajnie w cave'y. Niekoniecznie w dżunglowe, bo mimo że z taką zbroją mogę, to wydaje mi się, że tam później sobie zajrzymy. No zobaczymy. Z tym jest o tyle problem, że musiałbym sobie zrobić tam pewnie spawna albo coś łóżkiem, bo jeśli umrę i będę chciał po coś wrócić tam, no to powodzenia przez całą mapę. Tak mi się jeszcze przypomniało, że będę chciał pewnie dużo slime'a zdobyć, żeby bić King Slime'a, bo nie jestem pewien, czy tutaj przypadkiem nie potrzebowaliśmy na przywoływaczkę jego zdobyć 99 żelu. To jest dosyć wymagający warunek, ale to się przekonamy jeszcze o tym. Będziemy musieli u Gajda sprawdzić. W każdym razie Rubin będzie chyba i tak większym problemem. Kryształy na tej wersji były jajks trudne do spotkania, zrobienia, czegokolwiek. Defuida mam. No, takie obeznasion niestety. Dobra, mamy dżunglę, ale tu nie będę schodził. Jejku. Ale mnie atakują. Tak wam zrobię, no mam naboje do muszkietu. Co sobie będę żałował na was. Kaskę zdobędę. A może by tu zajrzeć pierwszej kolejnej. Dobra, najpierw najważniejsze rzeczy, meteoryt. Bo jeśli padnę tutaj w dżungli, nie zdobędę nic, to będzie mi przykro. A tak to w drodze powrotnej po prostu tutaj zajrzę i tyle. Tak jak wiecie, byście szli do galerii po jakiś zakup, to w pierwszej kolejności robicie ten zakup, nie który jest najbliżej, tylko ten, który jest najważniejszy. Bo jeśli, jeśli zrobicie inaczej, to jest duże prawdopodobieństwo, że już potem nie starczy wam czasu, albo zapomnicie, albo inne rzeczy. Najpierw trzeba te najważniejsze rzeczy odhaczyć, czyli w moim przypadku meteoryt. Dobra, tutaj rzucę dwie bomby, niech będzie. Okej, wydropione, tylko muszę uważać, nie, żeby się nie dać tutaj hitnąć. Muszę uważać w dalszym ciągu na wszystko, co tutaj się rusza. Niestety nie mam słabszych podków, szkoda mi troszkę tych używać. Tutaj bym sobie dynamit użył, tylko może muszkiet, bo ciężko jest. Okej, dynamit bym sobie użył tutaj, pyk. Mam. Raczej. No, może jeszcze bym przeciwników tutaj zdjął. Niestety troszkę sekund zabrakło mi tutaj. O nie, usiadłem niestety na meteorycie jednym. Mam już tego 39, ale mało. W ogóle trafiłem na bardzo słabą sytuację, bardzo mało tego meteorytu tutaj jest, nawet jeśli tutaj jeszcze troszkę zebrałem, no to jest tego tragicznie mało.
Nie wiem, czemu tak mi się wygenerowało. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś meteoryty mi spadną, że jeszcze jakiś będzie w miarę dostępny teraz, bo jeśli nie, no to nic z tego nie zrobiłem praktycznie ze 100 bryłek. Może Space Gun da radę, zbrojki na pewno nie. A o zbroję by mi głównie chodziło. Space Gun bez zbroi to jak żołnierz bez karabinu, czy jakoś tak się mówiło. Nie mam pojęcia. W każdym razie myślałem, że troszkę większy progres będzie z tym meteorytem, a tu tak okazuje się, że nie do końca. Jeszcze dojdzie do tego, że będziemy musieli sobie sami zrobić farmiarkę jakiś tych. Ojojoj. Atakują mnie tutaj robole. Kopacze. Ewy. Dobra, mamy. Tu jeszcze troszkę tego jest. Ile mam już? 80. No to tak nie jest ani dobrze, ani źle bym powiedział. Jeśli chodzi o te bryłki. Tylko boli mnie troszkę to, że tutaj akurat na tej wersji, z tego co pamiętam, to niestety, ale wszystko jest bardziej kosztowne, w tym oczywiście meteorytowe rzeczy, więc zrobienie tutaj setu meteorytowego wraz z jakimiś tam mieczami świetlnymi, czy jeszcze innymi rzeczami, może być niezwykle trudne, ale zauważcie, że już teraz się meteor heady nie pojawiają, mamy mniej niż 50 bloków w tym miejscu. No to już można było w sumie zobaczyć wcześniej. Ja mam przy sobie 110. Jakoś tak zauważyłem, że jak jestem na skraju biomów, Corruption i dżungli, to bardzo dużo się tych Eater of Soulsów robi. Więcej niż jakbym był po prostu na tym biomie Corruption samym, nie wiem. Może to jakiś spawn rate jest podboostowany, a akurat się respią ci z obok, te mechaniki gry. Ja żadnej bryłki tutaj akurat nie popuszczę. Będę sknerzył jak maklerzy. I w sumie też dobrze się zgadza z godziną, dlatego że jeśli ja wejdę w nocy w dżunglę, to od razu będę widział kwiatki, które się świecą. Mungloły dopiero przecież w nocy zakwitają. I jeszcze taka jedna sprawa. W poprzednim odcinku coś mówiłem o tym, że waterleafy możemy zbierać tylko wtedy, kiedy jest jakaś pora czy coś takiego. Tutaj akurat tak nie jest, mimo że później wprowadzono, że można podczas deszczu zbierać waterleafy, to tu oczywiście nie ma deszczu i żeby zebrać waterleafa, trzeba go podlać wodą po prostu, czy w wodzie musi być waterleaf. Taka ciekawostka ode mnie. No to co, idziemy w te dżungle? Taki szybki marsz. No a bryłek meteorytu 128. Nie powala ta ilość. Martwi mnie bardzo, nawet bym powiedział. Nie wiem, czy uda mi się choć jedną rzecz, zrobić, którą bym chciał. Mam nadzieję, że tak. No i najlepiej jeszcze by było zaczekać na noc. Ja tu będę przechodził, może obok Moonglowów nie będę widział, ale zobaczymy, no. Na tej wersji oczywiście nie ma żadnej Queen Bee, żadnej Plantery, więc ta dżungla jest, wydaje się, taka niesamowicie pusta, ale to wciąż nie znaczy, że nie ma tutaj po co iść. Mówiłem niedawno nawet, że stąd są takie itemy jak Ivy Whip, przed Hard Mode'em zbroja dżunglowa, jest tutaj Blade of Grass do zdobycia, no i głównie takie rzeczy, plus jakieś tam, wiecie, ze skrzynek tych pnączastych. Wydaje mi się, że są takie rzeczy jak Feral Close'y. Budki jeszcze możemy lepsze zrobić, to też było tutaj. A też nie ma w ogóle slajmów z kolcami. Spore ułatwienie, bo te slajmy z kolcami, które są w sumie też na ekspercie, tak mi się wydaje, że tylko na ekspercie występują, no to tutaj nie było czegoś takiego w grze jeszcze nawet. Nawet w planach nie było, chociaż tego nie wiemy. Jak na razie cały czas sobie schodzę i schodzę i schodzę. Nic nie ma za bardzo ciekawego. Tła są takie miałkie, błotne, ale był w tym jakiś taki urok. Jak się o tym myśli. O, jest i on, jest Life Crystal nawet. To super, że coś zdobyliśmy. Life Crystalek jakiś na początek, tylko musimy najpierw zabić szerszenia. Ojeju, ile mi biją kolce. Jak ja nie mam w sumie punktów obrony, to się nie dziwię, że aż tyle mi biją. Hornet jest na 3 strzały i niestety nie zawsze wypuszcza żądło. Więc tutaj na jakiś Blade of Grass to trzeba się szczególnie postarać, no i mogę mieć 140 HP. Super, fajnie, że się udało. Sporsy też tutaj są, to od razu pójdę do tego i nie widzę tego Moongloa. A chciałbym zdobyć Moongloa, bardzo nawet chciałbym zdobyć. Też uważajmy na wszystkie jakieś rzeczy pokroju kolców i ojoj, ojoj, i Man Eater tam jest, albo jeszcze Snatcher, nie jestem pewien. Nie wiem, nie jestem pewien, jestem leniem. To jest Man Eater akurat. Jest kolejny, no właśnie. Spawn rate to tutaj jednak jest podkręcony. Nie, zatruł mnie, zatruł mnie, zatruł mnie. Jest problem, chłopaki. Ło. Dobra, i nie wyleciało chyba żądło. Tutaj nie wyleciał Vine, szkoda. To są dwie rzeczy, które bardzo by się przydały. Ale nic nie wyleciało z tego, co potrzebuję, no. Tutaj dropienie w 1-1 to była jeszcze większa katorga. Jungle Sporsy są, chociaż tyle. No w sumie zebrałem wcześniej jakoś. W sensie walnąłem, ale nie zebrałem chyba. Musimy uważać cały czas na HP, ja patrzę sobie na mój licznik. Wolałem łyknąć sobie potka, zostało, o, jest żądło. Zostało HP wówczas, kiedy będę miał dopiero jakoś tam mało HP, żeby jak najwięcej się wyleczyć i skorzystać z tej potki. Z jej właściwości, nie tylko. Tylko te dwa Man Eatery to mogą być tutaj groźne. Ho, ho, ho. Nie, bardzo też mnie wkur... Zbyt groźne.
Dobra, teraz na bacz. Nie widziałem go! Cholercia! Było tu nie wskakiwać. Dobra, zróbmy sobie ten meteoryt i ekwipunek jakiś meteorytowy. Zobaczymy, co na co tam potrzebne. No właśnie, bardzo te ceny bolały. 20 za hełm. Mnie tylko na jedną część tak naprawdę byłoby stać. Jak to było ze Space Gunem? Bo tu trzeba było chyba gwiazdki do Space Guna. Tak mi się wydaje, że gwiazdek było trzeba. 10 gwiazdek, 30 i Flintlock Pistol. Widzicie, że cena jest bardzo duża, sroga. Nawet nie wiem, czy to jest dla nas opłacalne. Będziemy się starali raczej robić takie rzeczy, ale nie zmienia to faktu, że z naszym meteorytem, który mieliśmy na świecie, jest przewalone, żeby to zdobyć. 5 golda jest na Flintlock Pistol. Jest to akurat do kupienia, do zrobienia, ale może kupmy, bo to możemy zawsze kupować. Kupmy wtedy, kiedy już będziemy mieli 10 gwiazdek. Nawet jednego Moonglowa nie było, ale żal. Ja tam muszę jeszcze wrócić. Gwiazdki, będzie na Space Gun. Dobrze, po drodze pozbieram tego. Tylko bez zbroi nie będę mógł praktycznie niczym strzelić z tego Space Guna. Mam tylko jedną gwiazdkę. Man, kiedyś Terraria to była tak przewalenie trudna. I to w takich głupich punktach. Dobra, jest 10 gwiazdek. Pik, 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 pik. Już mam 21 gwiazdek, czyli to oznacza, że mogę sobie stworzyć jeden mana kryształ. W tym momencie zawsze będzie odłożone coś na Space Guna. Tutaj podejrzewam, że nad nami jest latająca wyspa, bo tu też powinny być już gwiazdki w tym czasie się zrobić. Chociaż pyk. I pyk. I mam Moongloa! Udało mi się jednego Moongloa zdobyć, czyli był jednak jeszcze na powierzchni nawet. Dobra, to świetnie akurat. Moonglow tak po prostu sobie wpadł. I seedy też mam. Pyk, pyk, pyk. O dobra, tutaj ostatnio zginąłem. Znowu mi jakiś robol goni. Przykre jest to, że na przykład nie mogę jakoś szybko postawić sobie pochodni, żeby wszystko widzieć, żebyście wy widzieli, bo tu wszędzie jest trawa, a na ścianach się nie da postawić tych pochodni i bardzo to się naprzykrza, tak zauważyłem. Z kwestii wygody to później na plus. No ale to są takie oczywistości. Rozwaliło mnie też, że akurat jedyny mundlo, jaki spotkałem, był na powierzchni, a w cave'ach za to zupełnie nic. Jakby ja tutaj się staram, chodzę, a tu takie dostaję bęcki. I znowu ty, ja nie mogę cię lekceważyć. Dobrze by było od ciebie troszkę na jakąś wysokość, bo jesteś niemożliwy, kolego. No, ale nie zdobyłem wajna dalej, tu raczej były wajny. Jeszcze więcej tych monitorów i wszystkiego, stingerów. Masz żądełko, panie żądełko, nie dał mi żądełka. A tutaj wyleciał wreszcie wajn i chyba trzeba było więcej znowu niż w wersji późniejszej, więc wydaje mi się, że około 5. Dobra, może do góry pójdę. Bo się zaczyna robić niekolorowo, snajperzyna. Ile was tam jest? Co wy ludzie, co wy? Właściwie nie ludzie, a kanibale. Już ja wam pokażę, się z wami rozprawię. Tu też snajperzyny są, niezłe. Ale tu będzie jakiś skarb pewnie ukrywany. Założę się, że tam jest pewnie jakaś skrzynka. No jest skrzynka, akurat jest. No to widzicie. Ja tu mam nosa do takich spraw. Może już wcześniej jakoś widziałem kątem oka i się za tym zasugerowałem, ale nie byłem pewien. Dlatego tak od razu o skrzynce zacząłem mówić. Tuż, potęga podświadomości. No zarycz, no, dawaj gościu, chodź tu, no. Jezus. Tragedia czasami. Nie, 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 nie. Dobra, ja tu nie chcę ginąć. Mam potka, może w dół. Wyratujmy się z opresji, bardzo dużo ich tam jest. Jak ktoś tu będzie próbował wlecieć, szybko go autujemy. Jeju. Gościu, jesteś mały, a żreż strasznie. Dobra, mam kolejnego rozwalonego. Tylko jest niezbyt kolorowo. Wolałbym się nie obudowywać tutaj. Do mikstury jeszcze trochę mi zostało. Jakbyśmy jeszcze jakieś kryształki zwinęli typu rubin, ja byłbym taki w niebo wzięty. Naprawdę. O, dobra, mam cię. A bez żądeł dalej, dwa żądła tylko. Ale słabo z tymi żądłami. Dobra, mam cię, kolejne żądło. Tylko tu pewnie będzie pułapka. No, prawa dżungli to jednak własne prawa. Do tego ból cholerny. Dobra. Jej, mam jednego, jest żądło. Drugi, jest żądło, super. Super, super. Kolejny, nie dam rady go tak zastrzelić. Ale dzisiaj strzelanina jest. No, ja bym chciał ze Space Guna sobie troszkę postrzelać i za niedługo to zrobię. Oczywiście niezbyt dużo, ale zawsze coś. Dobra, mam to. Jest jeszcze jeden. Szerszeń, big szerszeń, big stinger. Wow, 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 wow. Dużo was, koledzy, dużo was. Zbyt dużo bólu robicie. Ale jest kolejny stinger i mamy to. Tutaj jeszcze man eater.
nie wyleciało nic. Karabina Battle Butler jest spelanker. Ja bym proponował spelankera użyć, mimo że tutaj możemy bardzo szybko się wywalić, to jakby Moonglowy już mam. Raczej taka okazja się za szybko nie powtórzy, żebym ja tak o sobie do dżungli poszedł, więc proponowałbym z tego skorzystać, bo może bym jednak wychwycił jakieś jeszcze klejnoty albo coś. Ile was się generuje tutaj? Przecież to jest tragedia. Samo serce polazłem. Nie widzę nic, nie widzę nic. Muszę do góry. Muszę zasuwać. Dobra. Muszę sobie zrobić pochodnie, bo niestety, ale zawiodłem na tym polu bardzo. Mam pochodnie. Jungle Grass Seeds, nie wiem czy do czegoś był, chyba do stroju, chociaż nie wiem czy on tu był nawet. Dobra, Big Stinger, Big Pharma. Mam cię. Powiedzmy sobie szczerze, z Blade of Grassem raczej nie wyjdę z tej wyprawy. Nie ma opcji. No. Tam coś jeszcze jest. Life Crystal kolejny, super. Super, super, super. Wpytę. Pójdźmy po ten Life Crystal, zawsze to większe szanse na przeżycie. Jest domek do tego, świetnie, bardzo świetnie. Kurczę, tak chciałem tylko na chwilę wejść tutaj do tej lokacji, a się okazuje, że zostałem na dłużej i robię tutaj naprawdę imprezę porządną im. Tylko już mi się niestety muszkietowe pociski kończą. Wszystkie na Stingery wywaliłem. Dobra, mam kolejny Stinger, bardzo dobrze. Tutaj jeszcze jeden i są dwie skrzynki obok siebie, ale wpytę, super ludzie, super. Jak ja się cieszę, to coś wartościowego. Feral Clawsy, fajne całkiem. Spelunker kolejny, super. Ale ja chciałbym teraz, moi drodzy, Hermesy, żeby się Hermesy zdarzyły. Nie no, gówno, czemu Hermesy są takie rzadkie? Czy to mi szczęście nie dopisuje? Nie mam pojęcia. Potek niewidzialności, tak, pewnie. Teraz sobie będę świecił może. To może się przydać całkiem. Chyba albo wezmę sobie jeszcze skrzynkę i tyle. No, to widzę lokację wszystkich przeciwników. Umówmy się tak, że ja zbiorę sobie to, co jest tutaj. Ale już do mnie idzie, już do mnie idzie. I zaraz sobie odpalę spelunkera. Zobaczymy, co z tego wyniknie, czy uda mi się... Kolejny Stinger, super. Czy uda mi się jakoś go fajnie wykorzystać. Dobra. I teraz łykam, ludzie, jednego potka. Rudy w ogóle są inaczej podświetlone. Na niebiesko są podświetlone. Tak już w ogóle nie widać, co chcemy wykopać. Później na złoto jakoś tak bardziej pasowało. Więcej było widać. Nie! Dobra. Było już gorąco. Mamy kolejny Life Crystal, właśnie dlatego chciałem wykorzystać. Life Crystal będzie 200 HP chyba. Będzie 200 HP. Uhuhuhu. Jak ja się cieszę. Wreszcie jakiś progres jest. Na to liczyłem, ludzie. Na to liczyłem, ale Hermesy dalej są pod znakiem zapytania na przykład. I jest kolejna skrzynka. O to chodziło, o to chodziło. Wezmę sobie może tutaj prędzej taką potkę. Chociaż potka niewidzialności jest useless. To nie wiem, czy jakoś będę super dużo używał. Przekopmy się tam szybko. Proszę Hermesy, żeby były. Niech mi Hermesy zostaną dane. Bo jak nie, to będzie źle. Hermesy, Hermesy. To jest wszystko, co ja bym chciał tutaj. Hermesy i od mojej kobiety SMS-y. Chociaż niekoniecznie. Daj mi te Hermesy. Klaudina Battle kolejne. Ta mikstura może być całkiem spoko, ale wypiłem już. No a to na sprzedaż pójdzie, bo sprzedaż to akurat tutaj będzie kluczowa dla mnie rzecz, żeby zarobić co nieco na życie. No i dobra, teraz w dół. Czy są tu jakieś ajajajajaj, coś się dałem pacnąć. Piranie są jeszcze i wy Stingery wysyłacie. Ja muszę jeszcze niżej zejść, ale tak, żeby uniknąć obrażeń od wody. Chyba mi się uda tutaj, jak pójdę. Mamy dwa spelunkery, więc jakoś wykorzystamy może w tej dżungli. Być może uda nam się też klejnoty jakieś znaleźć. Na to też chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że do Kingslima jest potrzebny ten rubin. Do zbroi dżunglowej również. Właśnie jeszcze zbroja dżunglowa, ale to będzie rak, zdobywanie tego wszystkiego. Spelunker na ile jeszcze jest? Na 3 minuty. Ej, długi ten spelunker. 5 minut, w sumie w nowej Terrarii jest na 8 minut, więc to się akurat zmieniło, no ale nie źle. Tutaj wyjdziemy, będzie chyba najbezpieczniej, mam taką nadzieję przynajmniej. Tylko, no nie mam nic innego do wyboru, jak się rzucać w wir walki i liczyć na to, że przeżyję. Bo za bardzo bym powiedział, nie mogę się też lać z wszystkimi przeciwnikami, bo się skończy tak, że nabojów nie będę miał. Ale dobra, lecimy po to. I czy coś tutaj jest, szybko wyławiamy. Nie widzę nic specjalnego. Jest skrzynka kolejna, idziemy po to. Idziemy po to, są snajperzyny, snajperzyny. Snipers. No, to są snajperzy, którzy byli w 1-1 już. To nie w 1-2 dodali snajperów w dungeonie, to już w 1-1 byli snajperzy pod przykrywką szerszeni w dżungli. Tragedia, jak strzelają, jaka celność. Niestety znowu nie ma tego, czego chcemy, ja nie wiem o co chodzi. Ale mamy przynajmniej coś takiego jak glowsticki. To mi się całkiem podoba, weźmy sobie te strzały. Jester Arrows też może się przydać na tak zwanego bossa następnego, jakiego będziemy klepali. Przebijanie? Spoko, zwłaszcza, że tu gwiazdki bardzo cenne są w tej wersji. Panie bacie, co wy tu macie? Mnie nie obchodzi, co wy tu macie, chociaż mi obchodzi ta skrzynka, która tam jest. Wow, 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 wow.
pyk, pyk, pyk. Tam są dwa stingery w razie czego do zebrania, ale ja się tu mogę szybko i sprawnie przekopać. Do tego, no może niekoniecznie sprawnie, ale mogę się przekopać tutaj do tak zwanej skrzynki kolejnej. I tutaj będzie chyba przełom wieku. Nie, no dalej ten enchanted boomerang, o co chodzi? Czemu takie gówno? Dobra, zabitek. Potka sobie mogę łyknąć niby. I wykorzystam resztę żelu na pochodnie, a tu stawię gwiazdki, bo już naprawdę mam tak problem z miejscem, że to jest szok. Nie chodzi o cukierka. Ile was jest? Mi nie starczy nabojów na was. Dobra, ja tam nie idę. Niestety mi potek minął na widzenie przeciwników. A szkoda, bo to naprawdę sporo ułatwiało, jak widzieliśmy wszystkich dosłownie. Ale tutaj, jak oświetlone są te jaskinie, ślicznie. Miał być odcinek jeszcze zbudowania meteorytu, czegoś tam. Ja dopiero w następnym chciałem iść do dżungli, a widzicie jak się skończyło. Ja tutaj jak się zanurzyłem, to prędko nie chcę wyjść. Musimy spelunkera sobie wziąć, bo niestety nic teraz nie widzę. I to będzie drugi spelunker, 5 minut. Myślę, że coś zdamy radę sobie wyłowić. Z tej oto lokacji. Wyjdziemy obłowieni cali. To jest srebro, żebyście się nie trudzili myślą, że to może jest platyna. Tam jest kolejny life krystal. O to mi chodziło, tutaj life krystale są takie rzadkie. Ale będziemy mieli już wreszcie 200 HP. To oznacza, że może wtedy przyjść armia goblinów i mamy kolejny life krystal. Super, bardzo się cieszę z tego powodu. Ale nie cieszę się, że obrywam. Pyk, dobra. Umrzeć przy life krystalu to też jest ironia życia. Zawsze, że zwiększa HP, ale go nam brakuje akurat na zdobycie. Na szczęście mi niczego nie brakuje, żeby to zebrać, wziąć ze sobą. No i dobra, może zabijemy jeszcze Manitera, żeby mieć jeden Vine. Być może jakoś tam jakimś cudem wystarczy na Ivy Weepa. Chociaż pewnie tego jeszcze troszkę pozdobywam, ale żal troszkę ściska. Szkoda też, o jest Vine. Szkoda też tracić czasu jakoś więcej. Tym 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 tym. Cave'y są akurat obok nas, tak równo je wymijamy. Nic tu po drodze nie ma. No dobra, no to co, to lecimy, co tam jeszcze się świeci ciekawego. Będzie coś jeszcze fajnego, proszę dajcie mi jeszcze jakieś skrzynki. Jest ten, roślinek, bierzemy od razu. Roślinka potrzebujemy do zrealizowania naszych niecnych planów. Jest, nawet dwie skrzynki są obok siebie. Czemu tutaj albo skrzynki są dwie obok siebie, albo w ogóle nie ma przez dłuższy czas. Nie wiem o co chodzi z tym. Klątwa. Klątwą też jest to, że Hermesów nie mogę dostać. Hermesy albo od razu się dostaje, albo nie dostaje się za 10. skrzynką. Pamiętajcie ludzie. To jest złota zasada, która zawsze się sprawdza. Jester Arrow. No to tak, cóż mogę powiedzieć na ten temat. Szkoda, że znowu nie to co chciałem. Zobaczmy teraz kolejną skrzynkę. Te. Jakie gówno, dosłownie gówno. Ja nie wiem, co tu jest grane. Uwzięli się na mnie jakoś. Piąty raz chyba enchanted boomerang dostałem, przysięgam. Jakby, nie wiem czemu tak. Dobra, jest kolejna i jest bardzo dużo emeraldu. Waterwalking potion, no też rewelacji nie ma. Beznadziejna ta skrzynka jak na skrzynkę po prostu, która jest złota. Ta powinna być brązowa co najwyżej, bo tragedia. Zbieramy emerald, tyle dobrego tutaj. Tam widziałem Moonglow, ale nie wiem, czy będę zbierał. Wolę już ruszyć z tym, co mam. Tu jest, moi drodzy, obsydian. To później, na to będzie czas, bo ja widzę dwa life krystale. Korzystajmy, póki możemy. Jak najwięcej HP musimy dziś zebrać, bo to musi zostać koniecznie przez nas zrobione i szkoda nad tym siedzieć 20 tysięcy odcinków, nie? Tu, 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 tu. Kolejne, ojoj. Kolejne. Life krystal i czy uda mi się jeszcze może wykorzystać spelunkera choć trochę. Będę coś tutaj widział, czy coś tu jest? Nie. Nie widzę tu nic. Nie. Mam już life krystal i domek, ale w domku nic nie było. Ale się zesrałem tutaj. 4 gold coiny straciłem. Kurde, life krystal i chociaż nie wiem, czy skrzynka by tam, chyba jej nie ma. Raczej by się zepsuła na tej wersji, bo na późniejszej wersji to by tam siedziała i była do zebrania. No tak lipa troszkę, że tam tego nie zebrałem, no ale i tak się obłowiliśmy nieźle. Sporsów ile mam? No dobra, zobaczmy jak z ekwipunkiem, który pochodzi z dżungli. Dwajny trzeba, no widzę, że nie ma tragedii. Najgorzej jest z napierśnikiem, rubin i diament. Powodzenia ze zdobyciem tego. A nie, Ivy Weepa trzeba tyle samo, co myślałem, że trzeba, natomiast tutaj też nie ma tragedii. Czyli Blade of Grass możemy sobie już stworzyć. I Ivy Weepa też, świetnie, no to robimy, ze zbrojką raczej nie wyjdzie teraz, ale to nic. No to co, robimy sobie Blade of Grassa, ale ta stara grafika była fajna i nostalgiczna. Posprzedaję też sobie niektóre rzeczy, bo te boomerangi, jakieś inne takie, to po co mi to, ja nie wiem.
kaska chociaż przybędzie. No i tak wygląda Blade of Grass. Stara grafika. O, późniejsza wiadomo, że lepsza, ale do tej miałem taką nostalgię. Przypomina już bardziej te Muramasę i inne miecze. No i Ivy Whipa chciałem jeszcze, żeby się dalej jakoś tam dociągać. Gdzie ja straciłem grappling hooka? Bez kitu. Nie wiem, gdzie straciłem. Miałem i wyparowało. Aha, grappling hook był używany w Ivy Whipie, a to niespodzianka, później już nie. No dobra, ale to nie koniec, bowiem my możemy jeszcze kupić sobie za naszą kaskę... Ojoj, nie tak chciałem zrobić. Dobra, wezmę całą teraz. Flintlock pistol i teraz jeśli wezmę ten flintlock pistol i tutaj kaskę jeszcze odłożę, żeby nie było lipy, że stracę jakoś głupkowato znowu. Zróbmy sobie space guna. Proszę bardzo, jest space gun. No i on robi pium, 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 pium. No 4 razy wystrzelę, nim zwany się powystrzelam, no ale zawsze coś. Gwiazdka! To jeszcze sobie sprzedamy, mimo że to jest materiał, no to raczej już... Zostaniemy przy tym, co mamy. Tu jest jakiś prefix, to sobie zamienię. Czemu by nie? No coś tam kaski wleciało zawsze. Tu jakieś silver bary. A właśnie, czy stać mnie na jakiś fragmencik zbroi? Na hełm nie stać. No dobra, robimy hełm, bo widzę, że do meteorytowej czy jakiejkolwiek innej zbroi nie prędko nam. Chociaż tutaj lipa, zobaczcie, mam te kryształy, mam sporsy, a hełm sobie zrobiłem taki. Dobra, to trudno, zmarnowałem srebro. Zrobię sobie ten hełm, o, o, dobra, dokładnie. Ten hełm da mi dodatkową manę, może to mieć jakieś tam minimalne znaczenie. To mogę sprzedać, okej, okay, sprzedamy. I kurczę, 6 przywoływaczek, Eye of Cthulhu. Mogę bez problemu już sobie zdobyć naprawdę dużo kasy. I dobra, co byśmy teraz zrobili? Teraz może ta mniej ciekawa część odcinka, zależy dla kogo, raczej luzacka. Te rzeczy mogę sobie zebrać i wiecie co, poświęcę już nasionka, nie zdobędę nasionek, po prostu zbiorę tak jak teraz. Teraz jest, bo zależy mi troszkę na czasie. Mogę zrobić to Blade of Grassem. Roślinki tak czy tak zostanę. Nasion mam, zobaczcie jak dużo. 25 seedsów, no na wszystko będzie mnie stać tak czy siak. I zróbmy sobie może gdzieś tutaj jakąś taką szklarnię, co wy na to? Tylko musiałbym troszkę piasku. Czemu szklarnię? No bo tak się kiedyś robiło, tak się grało. Wyrównam tutaj może teren i w szklarni będą roślinki. Mam nadzieję, że w miarę dogodnych warunkach, bo tutaj ostatnie skończyły bardzo źle. No najgorzej będzie, jeśli ja będę musiał się tutaj prać na przykład z goblinami, bo ten teren może iść na pierwszy ogień. I tego się troszkę boję. Glina, glina, No prawie, prawie wyrównany. Tutaj jeszcze może tę glinkę. Pozbędę się jej na rzecz dirtu. Glina się do czegoś przyda, zbudujemy sobie też jakiś domek z gliny potem pewnie. Wyrównane. Ja prawdopodobnie zbyt wiele piasku nie mam, więc po to też musiałbym się teraz przejść. Tak, muszę od razu się przejść. Kurde, no daleko mam te pustynie, ale mnie to wkurza. Po prostu muszę latać przez cały świat. To jest właśnie największa wada dużych światów. Muszę latać po prostu przez całą przestrzeń, żeby spotkać jakąś pustynię, jakąś kurde, do cokolwiek, no. Dobra, jest wreszcie. No i tak jak sądziłem, pojawiło się znowu pytanie na necie. Mangetsu, czemu nie robisz zbroi kaktusowej? I nawet nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć, bo dopiero zatłumaczyłem w odcinku, że w tej wersji nie ma zbroi kaktusowej. Muszę się też kiedyś przejść tutaj z wiadrem wody i zebrać jakiegoś waterleafa. Albo, nie wiem, jakby tu gdzieś był jakiś zbiornik wodny w pobliżu, to wtedy ewentualnie mógłbym jakoś zdobyć seedy. Bo z tym też może być problem, jakby się zastanowił. Jakby tam na górze była woda? Nie, no tu corruption jest wszędzie, kurde. Ale wygodny jest ten Blade of Grass, no to jest taki mega protip. Nie musimy się nic o nic przejmować, co do nas podchodzi, po prostu przychodzimy, rąbiemy po głowie i elo. O, tu był w ogóle limit stacka bloku 250. To też takie troszkę nostalgiczne. Też jak jesteśmy przy tym temacie, to wiem, że w najnowszej Terrarii mają sprawić, żeby były do staki do 9999 i jeszcze było, żeby było szybkie sortowanie ekwipunku. Super opcja moim zdaniem. Dobra, to póki jest dzień, to możesz pójdziemy, co? No i tak, to wszystko musimy zamienić. O, mogę kolejny hełm zrobić. Nie, nie zależy mi na tym za bardzo. Zrobić sobie szkło. Potrzebuję szkło, szkło. Bardzo dużo szkła, ile wlezie praktycznie. Raczej piasku do niczego innego nie wykorzystam. Tu zrobimy sobie jakąś taką szklarnię. Wydaje mi się, że raczej będzie w górę bardziej, ale no zobaczymy coś takiego może. Jakby to pomyśleć, żeby to miało w ogóle sens. Coś takiego, no tak, żeby to wyglądało w miarę. Jakby tak symetrycznie zrobić też po drugiej stronie. I tu w środku byłoby dosłownie jakieś takie platformy, po których by się skakało może i by się zbierało roślinki. No, najgorsze jest to, żebyśmy musieli wszystkie roślinki równocześnie zbierać ewentualnie, więc musimy się też zastanowić nad rozmieszczeniem. Co to, młotkiem trzeba? Szkło trzeba młotkiem zbierać, ale jazda. Młotem, chłotę. No dobra, coś takiego będzie. No tutaj troszkę mi się nie podoba to miejsce, tylko tak myślałem, żeby jeszcze tu się mieściły fajnie te klocuchy. Nie wiem, czy
będą się mieścić. To może być problem. Ej, zróbmy jeszcze tak, żeby tu mieszkała driada, może co? Będą i roślinki, i driada, tylko czy dałoby się tak zrobić z marszu? Wydaje mi się, żebyśmy musieli dosyć sporo przerabiać. Już i tak mam problemy z tym, żeby sprawić, żeby ta farma była zarówno wyglądała, jak i była funkcjonalna. No i w sumie na tym skończmy, nie? Dobra, musimy tutaj na pewno rozsadzić sobie jakoś te... przenieść trawę. Coś takiego może, od dwóch stron będzie się tutaj wchodzić. Coś takiego, no. Tutaj nie ma opcji innej, jak zrobić wyżej. No można by było jeszcze drugie pięterko, coś takiego może, no ale... Tak, żeby to rosło. No ja nie wiem, czy to będzie rosło, no raczej powinno. Tylko tu znowu będziemy dobijali łbem głupim. Dobra. Coś takiego. I tutaj na samym górze proponuję, żeby były jakieś mungloły albo te, blinkruty. O, blinkruty będą dobrym pomysłem. Tym razem nie popełnię tego błędu co ostatnio. Zobaczymy też jak ze zbieraniem. To też od razu mówię, że to może tutaj ulec zmianie. Ale załóżmy, że zrobię w ten sposób i postawię tylko parę klocków. Dajmy na to dwa tutaj i tutaj, tak żeby zobaczyć jakby się to ewentualnie rozrastało. Tutaj musi przejść sobie trawka, a reszta chyba będzie pod spodem. Jakieś tam waterleafy i nie tylko. To by była chyba taka szklarnia. Na razie mała, albo no nie wiem, jakoś to rozdzielimy. No mam sporo tutaj pomysłów na to, bo możemy też pod ziemią coś porobić. O nie, jak to szpetnie wygląda, Boże. A co by mogło być pod ziemią? No może zacznijmy od tych waterleafów, które są dosyć nieszczęsne i będą musiały być moczone w wodzie, nie? Albo mungloły tak z marszu tutaj postawić. Coś takiego. Mungloły, czy one muszą rosnąć na podłodze, która jest z dżungli? Bardzo to możliwe, więc postaram się tutaj taką oto podłogę załatwić. Zobaczymy te mungloły. Ale wiem, co na to można poradzić. Wiem, że można tutaj postawić sobie. Tylko będę musiał rozdzielić, bo to nie przejdzie tutaj. Będę musiał postawić sobie pyk, pyk. I tutaj jungle grass seedy, o właśnie w ten sposób. Kiedyś te farmienie było takie trudne i upierdliwe, że masakra. Dobra, i tutaj postawmy mungloła i tutaj drugiego, działa, działa. To najważniejsze. Nie było też żadnych drzwi szklanych, musieliśmy tutaj robić z drewna. Takie brzydkie. Albo w ogóle nie robić. No już mi tu wpadł idiota. Czy taki domek zadziała? No nie wiem, mam jakby wątpliwości. Ale się przekonamy zaraz. Nie, ale może gdybym to rozwalił, to by zadziałało. Zobaczymy. Aha, bo ścian nie ma, no idiotą jestem. No przecież musimy jeszcze ściany. Jakoś sobie poiłem, że zrobiliśmy już ściany, bo są przezroczyste, nie? Dobra, robimy ściany. Trzeba będzie tak uzupełnić, żeby nie niszczyć tutaj naszych roślinek. Mam nadzieję, że mi się to uda. W miarę tak niedestrukcyjnie. Tu już jeden wyrósł, fajny. Podobasz mi się, cwaniaczku. Szybki jesteś. Wypełniańsko, wypełniańsko. Taka szklarnia będzie, jakiej nigdy nie widzieliście na moich seriach. Tutaj muszę sobie uzupełnić jeszcze blokami. Tam się trawka fajna rozrasta, przyjemna. Trzeba też uważać, żeby hukiem nie zniszczyć czegoś, no. O nie! Nie zniszczę tu niczego, nie? Raczej nie, chociaż szkło. Zniszczę jedno, jeden klocek. Dobra, klocuszek uratowany. Tutaj chyba nawet musimy zniszczyć. Nie ma innej opcji, żeby to uzupełnić. Nie tym, nie tym, nie tym, Mangetsu. Daj. I tutaj ścianami. Uratowana sytuacja. Tu jeszcze może pochodnie, żeby było więcej światełka fajnego. I co? I jest dom zamieszkania, czyli tu będzie mieszkać driada. Tak sobie jeszcze myślę, że można by było zrobić tutaj jakieś dirt wall'e tam po drugiej stronie, bo to boli w oczy już. Tak samo tutaj ta podłoga. Ale wiecie co, na razie nie chcę robić tej części farmy, bo i tak nic tutaj nie zasadzę właściwie. To na razie niech będzie tak. No i co, w tym miejscu się pożegnamy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zarówno troszkę eksploracji, jak i troszkę walki, jak i troszkę budowania. Taka szklarnia jest przed nami. Jeśli coś was niesymetrycznego gryzie, to bez obaw coś tam naprawimy, bo tutaj musi się trawa po prostu roznieść. Ewentualnie mogę ten dół troszkę jeszcze tak poprawić tym dirtem, ale on jest i tak na tyle brzydki, że niewiele to zmienia. Jeszcze guide mi tu przeszkadza, więc tego nie robiłem. O, dobra, podszedł. Nie, dobra, już. Co ty? Odkwitnąłeś z powrotem? Ale ty jesteś wstrętny. Ja byłem Mangetsu, mam nadzieję, że wam się podobało, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do usłyszenia i pa, pa!